A witam, dzień dobry. Nie, po pierwsze, tam z tyłu jestem mały złoty ja. Po drugie, dlaczego mnie nie było i co za odcinkami, a to zaraz się dowiecie. Po trzecie, dzisiaj na takim klocu parkour. Tak po prostu. A więc tak, generalnie, przerwa była i będzie. Generalnie to będzie tak, że teraz odcinki będą raz w tygodniu jakoś, może dwa, może częściej, zobaczymy. Jak będzie jakiś maratonik, to się dowiecie też o tym. Bo pewnie co jakiś czas będą takie maratoniki, a czasami będą takie przerwy, dlatego obserwujcie Instagram. Ponieważ w relacjach ja tam wstawiam, kiedy są odcinki, live'y i wszystko inne, więc polecam, to będziecie wiedzieli, kiedy są odcinki. No i jeszcze drugi kanał, na który też wstawiam co tydzień jakiś jeden odcinek z czegokolwiek tam. Będą TikToki pewnie robione niedługo z live'ów, bo na Twitchu robię live'y, więc też polecam wbić. Wszystko macie w opisie zresztą i co? Obserwujcie Instagrama i coś tutaj zaczynamy z... Przy okazji poopowiadam wam o kanale, co mamy tu w planach mniej więcej, bo Ferajda się skończyła, nie wiadomo czy będzie kolejna, nie wiadomo czy zostanę zaproszony i w ogóle i co to w ogóle, jeszcze czekajcie. Aha, zamknięte, aha, okej. A to? Coś się odpaliło, ale dobra, mamy wszystko, widzimy, możemy chyba lecieć, jestem na giebie? Tak, jestem na giebie. Gieb zero, już nie, haha. No i tego, możemy zaczynać tutaj, coś poskaczemy. To tak zaczniemy od początku. To z kanałem, oczekajcie, bo tu, aha, dobra, fajnie. To tak zaczniemy od początku, mniej więcej co z kanałem i w ogóle, no przerwa była, jest i będzie. To tydzień, chociaż co tydzień będzie jakiś odcineczek, więc chociaż to pamiętajcie, żeby nie zapomnieć. No i co? I planuję zrobić coś właśnie takiego, że... No i co? I generalnie tylko dlatego tak jest, bo ja siły nie mam na to wszystko. Ja naprawdę już... Ja już załamany siedzę. Pracy znaleźć nie mogę. Tutaj już pomysłów na odcinki też słabo. Ferajna się skończyła. No i co? No nie wiem. Nie wiem, co robić, szczerze mówiąc, bo wam się nic nie podoba aktualnie. Portal. Ej, co się dzieje? Spadam. Czemu ja spadam? Czy ja się teleportnąłem na świat mój z widzami? Chyba tak. Ej, muszę to zobaczyć. Bo aktualnie znajdujemy się też na tym. Na świecie z widzami. I tutaj, tak, to jest to, bo to jest mapa widzów, gdzie skateblocka sobie grają, kurde. Dobra, musimy się tepnąć tam na górę, bo lipa trochę wyszła. Bo tu się do netheru teleportnąłem, a ja nie chciałem do netheru. I gdzie ja teraz? No i teraz checkpoint. No więc sytuacja z kanałem jest taka, że nie wiem co robić zbytnio. Wy nic nie chcecie oglądać, no niestety. Że już te odcinki wam się nie za bardzo podobają, no w sumie też nie przykładam się aż tak za bardzo do nich, więc też w sumie racja. No ale cóż. Bywa i tak, tak? Ale w zamian za to będzie seria Piątek 13. Już trailer widzieliście. I o co w niej będzie chodziło? A ja już wam tłumaczę. Będzie morderca, który będzie tam gonił nas i to będzie tak jakby w jednym sezonie. I to będzie kilka takich sezonów. Jeden odcinek pewnie będzie miał 40 minut czy coś takiego, więc wiecie, też będzie ciekawe. Kurde, zaraz zginę tutaj. No i to będzie jedna taka główna seria na kanale, która będzie na pewno ciągle robiona. Jeszcze będzie, jak to się nazywa? Z widzami też odcinki co jakiś czas będą wpadały. Czy tak często, to nie wiem, ale wiem, że będą. Ojojoj, padnę? Nie padnę, aha. Więc taka sytuacja, z widzami będą, to o to się nie martwcie. No, ze wspierającymi, bo na razie ja zginę tutaj, patrzcie, no i padłem. No, ze wspierającymi głównie, bo to jest takie wyróżnienie dla nich, tak jak mogliście zauważyć już dawno, że wam to mówiłem, że jest taka sytuacja, że wspierający mają taki przywilej, żeby nagrywać ze mną odcinki i no, i to się nie zmieni akurat. I labirynt mamy, no to nieźle. Ferajną to jeszcze nie wiem jak to będzie, ponieważ coś tam dealer mówił, że już będzie Ferajna 1.20, a teraz już nikt nie gra na Ferajnie tej 1.19, więc jak mnie zaproszą dalej, że dalej będę mógł tam grać i nagrywać, to czemu nie? To będzie wtedy właśnie daily i będą część odcinki, bo teraz tak jak mówiłem, jakoś raz w tygodniu będą odcinki robione, może dwa, zależy od moich chęci, od wszystkiego. Live'y też coś koło tego, chociaż teraz nie mamy serii survivalowej, więc może będziemy robić serię live'ową z widzami czy coś na moim serwerze z widzami. Zobaczymy. To jeszcze do przemyślenia, to jak będziecie chcieli. Będę miał problem to czas jak nazwać ten odcinek, co nie? Bo dawno nie robiłem takich pogadankowych parkourów czy coś tam, bo to jest taki escape parkour. W sumie dzisiaj go nagrywam i dzisiaj go wstawię wam, bo dzisiaj jadę sobie do Białego i kurde, będę sobie tam coś tam robił. Może VR-a może wezmę do Białego. O, fajnie. Ty no, zgubiłem się, ale heca, haha. Okej. Generalnie to jeszcze co? O, to już byłem tutaj, co ja się gubię, nie wiem co chodzi, ale akcja. O, co ja, znowu, ale skam. I oskamowali mnie, znowu muszę przechodzić świat i kurde się tepać do jakichś dziwnych miejsc, no żal. Taki oszukany ten parkour trochę, ale no. Dobra, baby, ten parkour dalej lecimy. Chcecie, to mogę wam robić takie części, jakieś parkury czy coś, ale nie wiem czy wam się to raczej spodoba.
bo kiedyś tak robiłem, ale darłem się bardzo i było w sumie git. Oglądaliście to, bo się darłem, a teraz tutaj niezbyt mi się chce krzyczeć na klocki, bo nie. No i tak. Ja mam drugi kanał, tak jak wspominałem. Na tym drugim kanale robimy na razie VR-a i będzie VR pewnie co czas. Czy będą właśnie odcinki z TikToków chyba, jak wszystko dobrze wyjdzie, bo nie wiem jak tam z prawami autorskimi będzie to się działo, ale jest taki plan, żeby też robić tutaj TikToki na tym drugim kanale z live'ów z Twitcha, bo na Twitchu robimy często dosyć coś takiego, że oglądamy sobie TikToki z widzami i tam jest po 10-12 osób, to myślę, że spoko. Jak wam się to jeszcze spodoba, to myślę, że git. No, z kamerką też może coś będzie, zobaczymy, bo generalnie jest taka sytuacja, że... Bo jest generalnie taka sytuacja, że mogę coś nagrywać wam z kamerką, jakieś, nie wiem, relacje czy coś, albo jakieś testy jedzenia, Ja dosyć często, kurde, mogę kupywać jakieś rzeczy fajne i dobre czy coś, to testować. Jak chcecie, to możemy to spróbować robić, bo myślę, że to opcja, bo pomysłów też nie mam zbytnio na takie coś, bo samemu to, wiecie, ciężko robić cokolwiek, jeżeli nie ma ani kamerzysty, ani ekipy do nagrywania, ani czegoś takiego, no dosyć ciężko jest, więc no niestety. Czekajcie, uleczę się, bo... Dobra, o nie mam już efektu, czekajcie, ajajaj. Dobra, wróćcie na miejsce, więc ciężko jest ogarnąć ekipę do takiego czegoś, żeby fajnie to wszystko zrobić, więc pomyślę jeszcze nad tym, co będę robić, jak się mi odcinki z VR-a skończą, bo jeszcze miałem chyba z 5 na zapasie, które już kiedyś były nagrywane i to na tym kanale były wstawiane, więc jak te się odcinki skończą, to pomyślimy co dalej. Na pewno będą TikToczki, może właśnie jakiś test jedzenia, VR też będzie pewnie, właśnie, bo niedługo Among Us będzie jakoś za miesiąc, to wtedy, jak to się nazywa, wtedy będziemy robić, może z Doknesem i ekipą też, bo oni też mają VR-a, Among Usa na VR-a, co nie, i będziemy to nagrywać, co wy na to, jak wszystko dobrze pójdzie, to myślę, że może to wyjść coś z tego, co nie, ale to też nie wiadomo, co nie, bo nie wiadomo jak chłopaki, ale ja myślę, że ja będę to robić tak czy siak, więc jak coś, to wiecie, ja chętny jestem generalnie. No i kwestia tego kanału już drugiego chyba, w sumie tyle, bo nie wiem co o nim więcej mówić, żebyście jeszcze wbijali i tam lajkowali, bo fajny kanał. No i jeszcze co ja wam mogę powiedzieć, że mamy już kolejny poziom i nie wiem gdzie ja jestem w sumie, ale dzisiaj będę to montowania, muszę to dzisiaj zmontować, czajcie? Masakra. Dobra, tam muszę skończyć, co? To, aha. Generalnie to tutaj na kanale to jest problem z seriami, bo mówię, mam tu mało rzeczy już się podoba, ja nie wiem co sam nagrywać z Minecrafta, bo no kurde no. No powielają się schematy tego nagrywania, ciągle jest to samo, dosłownie ciągle jest to samo, co nie? Bo patrzcie to, ja nagrałem sobie, nie wiem, budowanie domku, okej. Za miesiąc trzeba to samo nagrać, bo tak. Albo jakiś, nie wiem, Hagiwagi mnie goni, czy coś takiego. A później znowu, że to samo, jakiś inny potworek mnie goni, ale taki sam schemat, no kurde, słabo, no i mi się to już nudzi powoli. Co nie? Też datapack mody już mi się też nie chce, bo nie mam co z tym zrobić, co nie? Że po co? Co? Już parkour jest ciekawszy w tym momencie dla mnie, bo dawno nie robiłem i no. Więc kurde, lipa trochę, lipa, więc kurde, co tu zrobić? Odcinki z widzami są czasami spoko, ale też już powoli się zaczynało takie same robić wszystkie, więc też taka trochę lipa. Co to jest w ogóle? GG. Aha. Co? Aha, ale w swojej, ale mnie... No, więc powoli z widzami też, kurde, zaczynało się wam nudzić, a to samo już powoli wszystko się zaczyna robić, że kurde, każdy odcinek jest taki sam praktycznie, więc też mech. Nie będę robić przecież, to ostatni zostanie na czymś tam przecież przez wieki, co nie? Dlatego też powstaje seria Piątek 13. Do niej jeszcze chwileczkę poczekacie, już zaczynam ogarniać modziki, wszystko inne pod tą serię, więc wiecie. Ale akurat to będzie ciekawsze, bo to jest tak bardziej moja autorska seria. I kurde, no myślę, że wam się też spodoba, bo już raz się wam podobała, tylko może troszeczkę ją urozmaicimy, ale jeszcze zobaczymy, tam z ekipą ogarniemy to. Kurde, no lipa trochę z tym wszystkim wyszła, co nie? Bo no, no i znowu teleport, gdzie, no, wiedziałem, na logikę, jak tu była pustynia, to teraz będzie redstone, na 100%. Dobra, zjem sobie jeszcze, bo lipa trochę, dobra, checkpoint kozak. Ja bym też mógł dla was fabułki robić, ale fabułek się nie opłaca robić, bo nie wiem, 5 osób to obejrzy, ja się nacharuję jak wół, odcinki były jeszcze rzadziej wtedy, to jeszcze kurde, i co jeszcze? No i lipa jeszcze by była, bo no fabułek nikt prawie już nie ogląda, no masakra jakaś, serio. Kiedyś to było na YouTubie, właśnie, oglądały się fajne fabułki, ja robiłem też fajne fabułki, ale kurde masakra, nie ma co, naprawdę. No i co zostało nam na kanale? Wychodzi to, że mamy serię taką, Piątek 13, to z widzami, w sumie tyle, co nie na ten moment. Ferajną nic nie wiadomo jeszcze, bo nie wiadomo czy chłopaki, no nie wiem czy będę mógł na tą Ferajnę drugą.
drugą, czy nie. Jak tam chłopaki zdecydują. Fajnie by było, jakbym mógł, bo bym miał to nagrywać chociaż. Będzie, no mówię, będzie to samo tak w sumie, ale no cóż. Wam się to podoba, więc bym trochę częściej wstawiał te odcinki. W ogóle. Z live'ami to też tak nie wiadomo już, czy robić z... tego serwera love sprayjących, czy nie. To już też musicie zdecydować. No i generalnie... Co dalej? No właśnie nie wiem. Kurde. Piątek 13 będzie, ale to co jakiś czas tylko. Z widzami. Parkour też mogę, ale to wam się pewnie... No na stówę to wam się nie spodoba. Ten odcinek może kilka osób obejrzy, ale i tak nie będzie taki odbiór jak na przykład, nie wiem, inne serie. To nas już jestem tego pewien, co nie? No ale cóż, zobaczymy. Może się uda jakoś. Ale tak jak mówiłem, na ten moment nie ma szans, że będą parkoury. Chyba, że jakimś cudem uznacie, że git i robimy dalej, to robimy dalej. A tak o to mówię, kurde, lipa trochę. Naprawdę. Minecraft już to nie to samo, naprawdę. To jest lipa fest. No, nieźle. Ej, tak to działa? Nice. Ej, ale nie, muszę od początku. No nie, najgorzej. Przechodzimy tego parkoura, proszę państwa. I no, albo tak czasami wam mówić, nagrywać takie właśnie parkourowe odcinki, które mało, nie wiem, po 40 ileś tam minut czy coś. Ja tutaj będę opowiadał jakieś dzikie akcje, sytuacje. To też w sumie opcja. Takie, no czemu nie, co nie? Może być w miarę takie ciekawe, bo ja coś opowiadam i ja wtedy też nauczę się bardziej opowiadać o wszystkim, o czymkolwiek i no. Nie wiem, zdecydujcie, bo ja tutaj głosu nie mam. Smurfy i dzieci głosu nie mają, więc... Ale wy macie, tak? Wy jesteście wyjątkowi, no. No i super, znowu zginąłem. No to nieźle, będę się tak bawił 50 lat. Ja, o tutaj chyba. Tak, tutaj, dobra. Wiecie, możecie sobie puścić to w tle. A, bo tu strzałki, ale sfejkowane to jest ja. Możecie sobie puścić to w tle, ten film, robić sobie jakąś, nie wiem, jeść czy coś grać, Minecraft, z kolegami, z psem, kotem, babcią, ze wszystkimi, kto popadnie, co w rączki wpadnie i wiecie, taka sytuacja. O, dobra, mamy to. Więc polecam, parkour, smurf, to jest to. Jeszcze wam powiem o Twitchu i o Instagramie, i o TikToku też w sumie, no. Mamy temat do rozmowy, dopóki przechodzę parkour, to w sumie git. No to tak, pierw Twitch. No, na Twitchu się dzieje w sumie dużo. Czemu ja nie mam tych? Welcome to the mirror level. Aha, a se jabłka wziąłem. Twitch, tak, Twitch. O nie, i tutaj, o Jezu. Twitch, tak. Generalnie jest taka sytuacja, że na Twitchu dosyć często robię live'y. W tygodniu przynajmniej zdarzy się, że chociaż jeden będzie live'ik, jak mam co robić. Wczoraj chyba zrobiłem tak z godzinkę tego live'ika kolejnego. Powiem wam, że grałem sobie Ponga z zadaniami. No takie było, takie sobie, bo kurde, no nie było nikogo, kto pisze w ogóle. No i kurde, wyszło tak, że grałem sobie z trzema osobami na live'ie, no niestety. No i cóż, bywa czasami i tak. No też nie zapróbowałem tego na YouTubie, więc to co się dziwić. Ale no cóż, dekstrazę muszę wam na Instagramie i na YouTubie jeszcze pisać, że jest live'ik, to wtedy jest chociaż 10 osób. A no, ale jak mówię, jak chcecie wiedzieć, kiedy jest live'ik czy coś, to na Instagrama tam obserwujcie, bo na Instagramie, ale no dobra, to zaraz z Instagramem, tak? No, z live'iki na Twitchu. Generalnie fajne są live'iki, generalnie to zazwyczaj wale wódę, albo jakieś tam robimy dziwne akcje, typu idziemy do sklepu i tam śmieszne dźwięki jakiegoś pani stękającej mi tutaj wysyłają koledzy, wy wysyłacie, bo wy też możecie na Twitchu wysyłać mi dźwięki, jak ja jestem tam, co nie? Bo tak wszystko mamy zrobione, moi ukochani moderatorzy, tak tutaj wszystko dopracowali, że żyć nie umierać na tym Twitchu, naprawdę. Lepsze live'y niż na YouTubie tam są, szczerze mówiąc. Bo z kamerką nie dość, że jest, to jeszcze śmieszne są czasami live, dużo tych rzeczy fajnych. Na przykład miałem z wami randeczkę w wannie, dosłownie byłem w wannie sobie w koszuli i winko piłem. No taka sytuacja, to taki na przykład przykładowy live'ik z Twitcha, co nie? Więc polecam bardzo serdecznie wbijać na live'iki. Będą jeszcze z Białegostoku live'iki, jak kupię powerbanka. Wpierw muszę pracę znaleźć, żeby na niego zarobić, bo z YouTube'a mówię, się nie utrzymam, nie ma takiej opcji. Czy jak ja tam zrobić? To jest chore teraz, co nie? Co ja tutaj muszę zrobić? Ja będę się męczył. No ale wiecie, kupię powerbanka i wszystko ogarnę, to tego. A jeszcze będę musiał kupić ten statyw na... Jak to się nazywa? Statyw na telefon. Jakieś etui ogrzewające, czy cokolwiek, bo generalnie jest taka sytuacja, że planuję jeszcze robić live'ik z robienia iglo i bałwana, co nie, w zimę i pochodzenia gdzieś na jakieś coś, co nie? A z tego, że mam iPhone'a, to mi się to przegrzewa ostro i... Nie przegrzewa, tylko wychładnia ostro i mi się iPhone rozładowywuje szybko, co nie? A jak będę miał powerbanka, jakiś statyw czy coś, no to już lepiej o wiele. No więc taka sytuacja. Będzie dużo ciekawych rzeczy. Zazwyczaj gotuję na live'ach, też jest ciekawie, bo zawsze się coś zwali. Albo palę garnek jak ostatnio, albo nie wiem, poparzę się tak, że będą mnie palce boleć i ku
kurde, tonej, kurde, na wszystko narzekam. Fajnie jest, generalnie spoko opcja, co nie, polecam. Twitch TV Patix. Macie wszystko w opisie zresztą, wbijajcie, polecam bardzo serdecznie. Jeszcze teraz TikTok, na końcu Instagram, bo to jest najważniejsze. To jest, ten film to jest jedna wielka reklama, ja wam mówię. To nie tak, że wiecie, to miał być odcinek informacyjny. Nie, to jest jedna wielka reklama kanału. Tak było. Gdzie mam? To tutaj mam, okej. Okay. Tak było, okej. Okay. Mamy tu coś? Nie, ale bieda. Aha, no to nieźle, no to niezły parkour. Okej. No, kozaku, będzie ciężko w miarę. Okej. TikTok. Tak, generalnie jest taka sytuacja, że na TikToku na razie nic nie stawiam, to działa tak w tym momencie. Będę miał jakąś chętkę, będę miał pomysł jakiś genialny, to wstawię. Albo jakiś cringe'owy, bo zazwyczaj albo to jest. Ostatnio jak był z tym Krosnem, to zrobiłem niezłego TikToka. Ma 90 wyświetleń czy coś takiego, więc śmiesznie. No i też wiele cringe'owych. Te są zapiski z live'ów, żebyście mogli zobaczyć, co tam się dzieje. Takie lepsze bardziej wybieram, jeżeli są. Albo staram się chociaż wybierać, bo czasami nie wychodzi. No i no, to działa po prostu tak, że jak mi się zechce, będę miał co robić, to wiecie. Dostawiam po prostu. Jak ja tu mam teraz skoczyć? Kogoś tu coś boli. Czekaj, bo ja nie rozumiem. A, bo tam woda, dobra. No, generalnie to na TikToku stawiam jak mi się chce, jak mam pomysł i tyle. No i jakie są jakieś fajne zapiski z live'ów. Taka filozofia. To tyle, co nie? A jeszcze z live'a, ale jeszcze o live'ach pogadamy, ale to później, no. No. Generalnie to Instagram teraz. Taka sytuacja, że tak jak mówiłem na samym początku. Obserwujcie Instagrama, bo tam to jest najważniejsze, kurde, social media w moim życiu w tym momencie i w waszym. Dlatego, że jest taka sytuacja, że ja tam wstawiam dosłownie wszystko. Dosłownie. Od zdjęć, po jakieś informacje, po co robię w życiu, na przykład ostatnio wstawiłem takiego, nie wiem czy to mem, czy co, to takiego z mangi, z Chainsawmana, takie zdjęcie, nieważne, kto wie, ten wie, tak? Dobra, to nie zwracajcie na to uwagi, odkleiło mi się, ale już przykleiłem, wszystko w porządku, no, kto wie, to wie, pozdrawiam te osoby bardzo serdecznie, tyle w temacie. No, Instagram. Polecam bardzo serdecznie, ponieważ no, tam są najważniejsze rzeczy. Dosłownie wszystko tam możecie znaleźć. Od informacji, kiedy jest odcinek, kiedy live. Tylko TikToków tam nie wstawiam, że wstawiłem, bo TikToki to same się wybijają i wiecie, to niepotrzebne w sumie. Ale wiecie, Instagram, co robię w życiu, jakieś foteczki fajne. Mam pomysły na zimowe foteczki, więc się szykujcie też na to. No, jakoś tak. Odcinki, live'y na Twitchu. Wszystko, co nie? Będziecie to obserwowali, będziecie na bieżąco, co nie? Więc wiecie, polecam bardzo serdecznie. To wiecie, co kiedy jest, jaki, gdzie i nic was nie ominie. A tak oto wiecie, na YouTubie zaobserwujecie, no to okej, spoko, ale YouTube jest taki, że czasami wam czegoś nie wyświetli. Jakieś złe słowo powiem, bo YouTube'owi się nie spodoba, bo o czymś innym mówiłem, ale wiecie, wychwycił to słowo, to będzie film zablokowany, jak ostatnio miałem i wam się przestanie wyświetlać mój kanał przez jakiś czas, bo sami musicie wchodzić. No i taka sytuacja, co nie? A jak macie Instagrama, to panie, kurde, picobello magnifique. Nic nie musicie robić, wbijacie tylko w linka, na który tam podesłałem filmik czy coś i wiecie, kiedy jest po prostu film, live'ik czy coś, wchodzicie, oglądacie i kozak. No kurde, proszę państwa, to jest przecież, no tak trzeba żyć, tak trzeba żyć. O, tutaj, dobrze, udało się, tak jest, yes sir. No jeszcze live'iki, kurde, na YouTubie, no co ja na live'ikach mogę robić? No też nie wiem, to jest odwieczna zagadka. Może właśnie spróbujemy z tym serwerem dla widzów coś robić, bo kurde, tyle mówiłem dla wszystkich, że będę z tego nagrywał, że dla grających, co nie? Że będę z tego nagrywał i w ogóle i co? I dupa, jedynie co to te odcinki z widzami to robię i tyle. No lipa trochę, lipa. No cóż, trzeba coś zacząć, tak? Trzeba będzie wreszcie. Bywa i tak. Ileż to tego kwadrata zostało? Zobaczmy. Ty, już końcówka, dobra. To akurat w sumie skończyłem o wszystkim innym gadać. Dosłownie wszystkie serie są skończone, więc no. Myślę, że dobry pomysł to był, żeby nagrać tutaj tego odcinka z parkoura, ponieważ pogadaliśmy chociaż i wy wiecie już mniej więcej na czym stoicie, dlaczego nie ma filmów i w ogóle, więc myślę, że spoko było. Jak chcecie takich odcinków więcej oczywiście, to też napiszcie, bo ja nie wiem, a przez to, że napiszecie, to się dowiem. No, to
zobaczymy, co z Ferajną i z tym wszystkim. Ja mówię, czekajcie na piątek 13, bo to seria będzie sztosik. Jedna z lepszych, które powstały mnie na kanale i wszędzie, więc polecam. Na drugim kanale też zostawcie suba i obserwujcie. No Instagrama obserwujcie, tak jak mówiłem, bo przez to dowiecie się jakikolwiek odcinek, kiedy będzie. Więc no, kurde. Hop, siup. I uwaga, czy to będzie koniec? Czy to będzie koniec? Proszę państwa. I chyba tak? Okej. Okay. Checkpoint. Nie, jeszcze nie jest koniec. Tam jest chyba koniec. Dobra. Ostatni poziom. Najgorszy poziom. Zobaczymy, zobaczymy. Ty, ale fajny ten poziom. Taki ostatni. Taki wszystko nawalone, ale tak ładnie jest. No. Dobra, dobra. Taki ojojoj. Taki łatwiutki, powiem wam. Teraz tu. Pa, pa. Hop. Dobra, dobra. Mamy to. Hyc, hyc. No i fajnie. Proszę państwa. Cud miód. End of the map. Woo! Jajo, ale jaja. Ale jaja. Ale fajnie. Wszystko, wszystko? Chyba tak. Ja tu stanę sobie. Ale fajnie to wygląda. Ty, co tam się dzieje? Czemu to... Śniaku, co ty robisz? What the fuck? No to co, widzowie? To byłby chyba koniec. Oj, pa, fontanna się świeciła. No, to byłby koniec. 30 minut z tego wyjdzie. Nie wiem, jakieś pewnie 15? No, coś takiego. Więc no, co ja wam mogę powiedzieć? Akurat skończyliśmy gadać o tym wszystkim. 30 minut gadałem. Ja pewnie to potnę, że wyjdzie 20-15. Ale macie dłuższy odcinek, chociaż nie wiem, jak to nazwę totalnie. Może kanał się kończy albo coś takiego. No. No to, to wbijajcie do opisu. No i tego, no elo. Odcinek pewnie za tydzień albo trochę szybciej, zobaczymy. Yo, yo.